Hejka! Hejka! Witajcie w kolejnym odcinku DJ Town. Kolejny dzień, kolejny z nami. Dokładnie tak. Teraz, znowu 30 na 30 i już sobie troszeczkę zaznaczyliśmy. Dokładniej ja zaznaczałem, kiedy Janek się bawił. I no, co będzie mniej więcej, tak, co będzie mniej więcej gdzie. Dlatego, że robimy znowu z projektu, Janek chyba ma screeny, ja mam otworzonego kolejnego Minecrafta. Otworzonego, otwartego się mówi. Otwartego, otworzonego, jeden kij. Ty mnie zawsze poprawisz, nie ma. Janek Foch. Nie ma coś takiego jak otworzone. Janek Foch. Okej, okay. Skoro tak. Skoro Janek tak mówi, to musi coś w tym być. Idź do sklepu, bo jest otworzony. Nie, kurna, nie. oj tam, no czepiasz się. Tu ma być okno. Dobrze widzę. Tak, dobrze widzisz. Kurczę. Tak, propos wyników konkursu. 4, 5. O właśnie, bo to na pewno najbardziej czeka. Dokładnie tak. Okazuje się, że ciężko zinterpretować wyniki. Następnym razem zdecydowanie zrobimy ankietę, żebyście mogli. Tak, raz. O ile następny raz będzie. Ach, mówię, że tu okno. A tutaj okno, dobra. To jest moja część. Okej, okay. No to ja się boję. Kurde, boję. Tak, ja się boję swojej. Ja się boję swojej zdecydowanie. Też bym się bał. No dokończ. Czekaj. Co ja mówiłem? Wyniki. Wyniki, tak. Okazały się bardzo niejednoznaczne, co już zresztą powiedziałem przed chwilą. Stwierdziliśmy, że jako ze względu na te niejednoznaczne wyniki mamy remis. Dlatego, że co liczyliśmy, to za każdym razem wychodziły inne. Raz miałem 15 głosów, raz miałem 7. Nie wiem zupełnie o co chodzi. Coś koło tego. Także nie będziemy się w ten sposób bawić. Ogólnie myślę, że było to znaczy głosy rozłożyły się mniej więcej równomiernie. Ale więc... i tak wygrałem ja. Tak sobie wymawiaj. Prawda. Okej. Okay. Dobra, niech sobie jednak wmawia. Nie będziemy mu przeszkadzać w tym. Okej. Okay. Co do tego domku. No ja kiedyś zabrałem się za projektowanie domku A-Frame. A-Frame. Okej. Okay. Też może być. Po polsku powiedz. Okay. W połowie po polsku, w połowie po angielsku. Jak zwykle. W każdym razie potem przesłałem Janakowi domek, że wow, patrz jaki mi epicki wyszedł, a Janak stwierdził nie. Kompletnie nie. Do dupy. I to jest właśnie ten domek do dupy, który przerabiamy zupełnie inaczej. Nie, domek tylko z przodu mi się podobał i z przodu praktycznie został cały. No, z przodu to jest taka... Bok to był tylko... To u niego były tylko schodki, więc... No. No więc tak, troszeczkę to nie do końca przemyślałem. No. Trzeba przyznać. Właśnie. Ale... Źle nie wyszedł ogólnie po przeróbkach Janaka, więc stwierdziliśmy, że i tak zbudujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Raz, no dwa, i budujemy. Trzy. No i budujemy. Ta puenta jest taka zaskakująca. Już moją ulepszoną wersję. Ta puenta jest zaskakująca. Wiem. Janak, co tam u ciebie? Tak w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery. Wiesz, że niewiele? Niewiele. GTA 5 wychodzi 14 kwietnia, to założę się, że będziemy wrzucać ten odcinek właśnie we wtorek, tak? Nie? Niekoniecznie. We wtorek najbliższy wrzucam pierwszy odcinek z Simsów. A, no tak. Ej, no to jest bardzo ważna rzecz. Simszy. Więc... Ale ogólnie to znaczy tak, bo ja mam...
ja teoretycznie wszystko to mam już zaplanowane na najbliższy czas, wręcz na najbliższy miesiąc, ale przesunę w razie czego i na pewno jakieś miejsce się znajdzie. Także bez obaw. No nieważne, ale wtorek 14 kwietnia każdy wie co jest. Oczywiście premiera GTA na PC. Nawet nie I wiedziałem. no to ty nie wiesz. No ja nie Ty wiem. jedynie jesteś inny. Ja jestem jakiś taki, dokładnie. No. I ja się będę bawił wtedy. Jakieś odcinki nagrałem na zapas. Więc o to się nie musicie martwić, że nie będzie filmików. Myślę, że nawet z GTA 5 coś nagram, jeśli nagrywanie mi na to pozwoli, bo póki co to. O ile tak pamiętasz, jak miałem przed chwilą 90 FPS podczas nagrywania, to Dokładnie. teraz mam jakieś 27. Dokładnie. Coś ja na COVID nie sztymuję z tym nagrywaniem. Ale mam nadzieję, to znaczy z tego co wiem, jesteś świeżo po formacie. No to ja dokładnie tak samo i u mnie też to nagrywanie nie jest do końca tak, jakie być powinno. Nie wiem dlaczego, ale action działa przynajmniej u mnie poprawnie dopiero po jakimś czasie od formatu. I zaczyna dobrze nagrywać. To jest Aha. dziwne. Nie wiem, ja używam dwóch różnych programów zależnie od środowiska, zależnie od ile FPS-ów dostaję. To jest Action albo DXStory. No i to jest w zasadzie dosyć dobre podejście, bo nie jesteś uzależniony od jednego. No sprawdzam sobie po prostu co lepiej Okej, tam będę raz, dwa, nagrywać. trzy, cztery. Wcześniej przed formatem miałem to głównie DXStory. Actiona nie używałem praktycznie w ogóle, bo mi ucinało zawsze audio i obawiam się, że w tym odcinku będzie podobnie. Ale chciałem tylko sprawdzić. No i dzięki przez to używałem DXStory z kodekiem X264 bodajże. Było to o wiele, wiele lepsze. W każdej grze praktycznie. No. No ja używam tylko action i czasami mam ściny. Chyba będę musiał coś z tym zrobić. Natomiast, no nie wiem, przyzwyczaiłem się. Tak mi jest dobrze w sumie. Okej, jak to idzie dalej? Słupek będzie ten. Tak myślę. Albo nie. Tutaj. Idzie jeszcze. Ło, w ogóle co ty już tutaj? Już zaczynasz balkony? Tak, już zaczynam balkony, już się zaczynam bawić. M2. Okej, na tej wysokości. Tak, co do tekstur, bo oczywiście padnie takie pytanie całkiem niedługo. No. To jest to Flows HD. Wszystko jest w opisie. Wszystko jest w opisie. Wystarczy raz na jakiś czas po prostu kliknąć, to pokaż więcej podczas oglądania i będzie. Poradnik. I best. Tu będzie takie schodki do ogródka. O, coś w tym stylu. A wiesz co, ja zaczynam balkony, a ty zaczynasz już ogród, więc wiesz, jesteśmy siebie godni pod tym względem. No ja niestety potrafię tylko robić wszystko od zewnątrz. W sumie ty też robisz teraz z zewnątrz, nie? No teraz Co tak, ja gadam? teraz tak, teraz tak. Nie wiem, ja też nie wiem co gadam. Jakoś ogrody mi tak lepiej leżą, potrafię. Wolę robić już takie ogrody niż meblować. Nie wiem. Aż to dziwne, taki paradoks trochę, bo ja mam przecież na kanale kurs meblowania, nie? No dokładnie. Tymczasem mi się fajnie całkiem mebluje. I chyba tak się będzie zazwyczaj podział pracy, że Janek bardziej buduje z zewnątrz i ogrody i to wszystko, a ja dopiero się popisuję przy. Janek od wnętrza. W ogóle pilnujesz czasu, tak? Tak, pilnuję. Mam nadzieję. Bo ja nie. Mamy jeszcze co najmniej 20 minut, także spokojnie. Jeszcze 20 minut? To dopiero No, 10 minut, no. A tak. my już mamy pół domku. No, coś takiego. Nie, z Ła. projektu się buduje w miarę szybko, więc. Dobrze ty Raz, liczysz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, tak, o ile action mi dobrze pokazuje, no to
To dobrze, czekaj, znowu muszę policzyć kratki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, okej. Sześć, sześć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej. Myślałem, że ten motor zbudowałeś, że tą paletę. Jaki? Tym, że i tak. I tak nikt na tą paletę nie zwraca uwagi, ale jak chcesz. Ale Jak tu jest chcesz. paleta, tu jest paleta. Okej. Nie, szczerze powiedziawszy, to jak projektowałem domek, to bardzo zwracałem uwagę na paletę. Tak, żeby Ja nie... nigdy nie zwracam uwagi, nawet jej nie robię. O. Powiedziałem ci, żeby ją zrobić, ale nie robię. Chciałem tam, chciałem. Tak, ty mi pokazywałeś po prostu, jak to się robi poprawnie, a nie jak ty robisz. No. Zrozumiałem. Chciałem wyjść na profesjonalnego budowniczego. I ci nie wyszło, bo potem się przyznałem. Nie, sam tego nie korzystam. Okej. Nie, może w czymś to pomaga, ale mi nie do końca. Wait. W ogóle, jak już jakąś paletę kiedyś zrobiłem, to na pewno z niej korzystałem. Zapominam nawet, że coś takiego mam. Dobra, wiem, jak tu się tam już powinno to wyglądać. Nie, całkiem nam sprawnie idzie ten domek, szczerze powiedziawszy. Aż jestem zaskoczony. No, stręcz. Stręcz. Stręcz orange. Zwłaszcza, zwłaszcza, że robimy tak na dobrą sprawę wszystko naraz. No. Także przeskakujemy. To jest też fajne. Wydaje się. Nie do końca dla widzów. Nie do końca dla widzów, ale to jest tak jak z, nie wiem, rysowaniem. Mnie zawsze przestrzegali, że należy robić wszystko jednocześnie. Takie dla mnie dosyć niekomfortowe to było, ale... Tak kazali? Tak, tak kazali. To ja mam taki nawyk. Ale okej. Okay. Jak to wygląda z tej strony? A, to do końca, dobra. No. Nie. Zawsze musimy robić te dziwne dźwięki, nie? Oczywiście, że tak. Te balkony mają dwie kratki szerokości. Znaczy, raz mają, raz nie. Co ty z tymi balkonami, żeś wymyślił? No są, po prostu się nie... Kurczę, jak to się mówi? Nie wiem. Nie wiem, co masz nawet na myśli. No, że się nie łączą. O. O. So complicated. Tak, dokładnie. To jest za trudne dla mnie. Nie no, też bardzo, bardzo często nie potrafię znaleźć polskich słów. Więc... Znam ten ból. Znasz to było, o jak się cieszę. Okej. Tutaj już będzie następny. Zapomniałem, że to jest na półpłytkach robione. No to później, nie? Od wewnątrz przynajmniej później. Tak, od wewnątrz później, tylko chciałem jakąś taką ramę zrobić. Żeby było wiadomo co, gdzie i jak. Deseń. Ten deseń było. Także ten, ja chyba zacznę robić schody już. Bez... Jakie schody? Które? Schody, schody, schody. Takie schodziaste. To te schody to najlepiej na końcu zrobić, bo tam, bo one się łatwo niszczą. A w sumie. Wiem, że fajnie wyglądają, że cię korci, żeby już zrobić, no. Ale one się bardzo, bardzo łatwo niszczą, więc to najlepiej dopiero jak zbudujesz resztę. I tutaj właśnie będzie schody, trzy kratki i tak.
dobrze to robię? Chyba dobrze. 4, 5, 6, 3, 5. Tak, bo później tu będzie balkonik. Tutaj gdzieś okno. Na dwie kratki. Tu. 3 i znowu 3. Tutaj są 4 kratki. I tutaj ma być tak. Nie. Tak. Nie. Zaraz coś mi tu nie pasuje. 2, 3, 4, 5. Ten sposób. 7, 8, 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, muszę powiedzieć, że to zaczyna wyglądać ciekawie. Co prawda... Ja widzę tylko bałagan. Ja też. Ale nasi kochani widzowie, uwierzcie mi, że z tego będzie dom. Z tego to będzie dom, na pewno. Ciężko będzie, ale dobra. No okay. Po prostu jak jeden buduje swoje, drugi buduje swoje i to jeszcze zaczynając od środka. No tak. Dwa, czemu nie? Trzy, cztery. Plus, why not? Gadałem i się nie wyciszyłem u ciebie. Mhm. Dobra, ale już jestem. No, słyszę. Cieszę się. A, cieszę. Już wiem, co mi się tutaj nie zgadzało. To. Oho. I teraz śnieg. Śniegu bardzo rzadko używamy, to jest błąd. No, mi się nie podoba śnieg nieco, więc taki... Mi się bardzo podoba, bo... To jest jedyny taki, który można używać bardzo uniwersalnie. Ale mi się tekstura nie podoba. Uj. Juj. Także ten. Tutaj będzie kolejny balkonik. No ciekawie. Zaczynasz od... Nie wiadomo. Jest dobrze. Na pewno ci przysłałem dobrego save'a, bo właśnie nie wiem. Ja tutaj robię balkon. Nie, no dobrze jest. Tu jest balkon. A tu jest drugi balkon. A tu jest trzeci balkon. Nie no, za wysoko z tym pojechałeś. Nie, no dobrze jest, dobrze sobie kratki policzyłem. Ale nie z tego balkonu zaczynasz w ogóle te okno. Z tego wysokiego. Nie. Tak. Z czego musisz to zrobić? Nie. Tak. Tak. Kurde. Nie. No to patrz, odejdź sobie troszkę, nie? No to tutaj, chodź nie. Chodź tu do mnie. Tutaj chodź jest tu ta ściana. Nie. Tak. Chodź tu do mnie. Zobacz, czy na pewno dokładnie tak samo wysoki jest domek na screenshotach. Znaczy na tym. Czy na pewno dokładnie tak samo wygląda z tamtej strony? Kurde. No właśnie. Przecież mówię. Pojechałem... A, bo tutaj się... Tutaj za daleko pojechałem z tym. Ty tutaj budujesz. Dobra, cofam to. Nie, cofam to. Patrz, bo dalej chyba nie rozumiesz. Ten balkon, co ty tutaj budujesz, nie? No. On ma być... tutaj. Okej. Mówię, że musisz zacząć to od tego niższego. Odtąd. Dobra. No i każdy ma prawo się pomylić, tak? Ja zacząłem tworzyć ze zupełnie nie swojego takiego z dupy całkiem. 3, 5, nie umiem przez ciebie poradzić. Okej. I patrz, i zaraz ci pokażę, to się zaczyna... ten słupek, który budowałeś, to się zaczyna tutaj. Tak? No, i tutaj jest okienko. Tak? I to idzie do góry. Okej, dobra. W ten sposób. Dobrze? Teraz jest dobrze, tak. Nie, czekaj, bo dalej mi się coś pierdzieli. Ojej. No, 3 kratki, 2 kratki. Are you sure?
Nie no, serio, coś mi tu nie pasuje. Ale tutaj powinno być o kratkę niżej. Chomik się gryzie. Mam chomika. Ojej, ojej. Zapomniałem. No właśnie, coś mi tu nie pasuje. Czekaj. Tak, bo to powinno być tutaj. Nie. Ale to powinno być niżej. Ten balkon w ogóle tutaj jakoś mi tak nie leży. Chomik, cicho. To powinno być niżej w ogóle. To. Na pewno? Tak. Ano, no rzeczywiście. To mi nie pasowało. No mi też nie pasowało, co akurat. No, czyli teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. Teraz Dark się nie pomylił, ani Janek się nie pomylił, będzie dobrze. Tutaj będzie okienko. Telewizor mi się teraz wyłączy. Ojej. Oszczędzanie energii muszę włączyć to wreszcie w tym telewizorze, bo mnie... Ja nie oszczędzam prądu. Janek nieoszczędny. No właśnie, bo mi się telewizor co chwilę włącza. Ile jeszcze zostało, Darkuś? Jeszcze jakieś 5 minutek i będziemy kończyć. A ile masz? Już? 23 minuty, z tym, że na początku było to failowe nagranie. Powiedzmy minutę. Aha, bo ty nie ucinasz. No, skoro wolisz się tak bawić. Okej. Okay. Nie ma problemu? Nie ma problemu. No problem at all. Whatsoever. A my na pewno. No właśnie, nie? Tak. O, pięknie. No zaczyna to jakoś wyglądać. Dlatego, że nie ma większości ścian, bo... No bo ja zbudowałem. Jakoś nie lubię ścian w domkach. Ty zburzyłeś. To no. To dzięki temu jakoś szybciej nam to idzie. To dlatego tutaj mi to nie pasowało. Okej, okay, ale już pasuje. Już pasuje. No ja mam nadzieję. Balkon. 2, 3, 4, 5. Dobrze, ja to liczę. Trzy kratyczki. Dziwnie tak się strasznie buduje, jak zaczynamy tak znikąd i tam. Tutaj z kolei coś mi nie pasuje. No właśnie. Dlatego mówię, to jest dziwne, nie powinniśmy tak budować. 3, 4, 5. W ten sposób. Aha, już nawet wiem co. O, pięknie. Beautiful. No, już mamy większość domku. Nie wiem, może w 3 odcinki to zrobimy? Bo coś meblowanie oczywiście. Meblowanie oczywiście poza kamerą. 3 odcinki max. Może nawet i w 2 byśmy się wyrobili. Generalnie źle nie jest. No nie. Nie jest. To jest chyba ściana, o ile dobrze widzę. Tak. Powinno być 4 i tutaj są 4, dobra. Tak. To może już podłogę postawię, żeby było widać, że tu pokój jest. Rzeczywiście. Przydałoby się. Że tu będzie pokój. Znaczy w sumie tutaj biuro Dark chyba budował, o ile pamiętam. No coś w ten deseń w każdym razie. Tutaj 3. Tu jest schody w dół. Ale nim też nie wiem, nie mam pojęcia. Środkiem się zajmiemy potem. No. I tutaj podłoga była z jakiego materiału? Z drewna. Z półpłytek z drewna. Oczywiście. Czyli weźmiemy sobie półpłytki drewniane, które są w tej zakładce.
Gear to nie potrzebuje. Okej. Jedziemy. Albo w sumie. Nie tak. Stone slab. To było bodajże 9. Nie 9. 8. Też nie 8. Czego szukasz? 7. Pół płytki. 5. 6. Albo to jest wooden slab. Czekaj. Wooden slab jednak. O. O. No to ciekawe. Cztery. Pięć. Jest, znalazłem. Okej. Okay. Super. Mamy to. Tak mi się wydaje, że tak miało być. Już szybciej bym to chyba ręcznie wypełnił. Też mi się wydaje. No. Dobra, Janek, powinniśmy powoli kończyć. Wiem. Wiesz? Wiem, ja już to czuję od 10 minut. Ale jak chcesz, okej. Okay. Okej. Okay. Całkiem nieźle zacznę, no dobra. Bez przesady. Z tym nieźle wygląda mi nieźle. No od frontu to jeszcze by trzeba było poprawić. O. Nie no, niedużo nam zostało. Myślę, że dwa odcinki się wyrobimy i trzeci będzie tam na meblowanie. Dokładnie tak. Także trzymajcie się. No i cześć. Cześć.